Tego samego dnia uczniowie zespołu szkół w Policach wykonywali doświadczenia podczas nietypowej lekcji chemii. W dwóch salach równolegle zajęcia prowadzili pracownicy Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Jest to jednostka dydaktyczno-naukowa, która zajmuje się prostymi eksperymentami. Bardzo mi się podobają, gdyż mogę sama zrobić doświadczenia, mogę coś zrobić w końcu sama i bardziej się wtedy uczę. Zwykle szkoły nie są zbyt dobrze zaopatrzone w odczynniki i sprzęt niezbędny do wykonywania doświadczeń z chemii. Technika zapożyczona ze Stanów Zjednoczonych pozwala na ich wykonywanie z najprostszych substancji. Gdzieś tam w trakcie studiów prowadziliśmy takie zajęcia grupowe, żeby sprawdzić, czy te eksperymenty faktycznie jest możliwość wykorzystania ich w szkole. Okazało się, że z powodzeniem. No i teraz właściwie odwiedzamy szkoły na specjalne zaproszenie. Nauczycielka chemii Anna Gola dowiedziała się o takich zajęciach podczas konferencji metodycznej. Chciała urozmaicić uczniom lekcje przedmiotu, którego uczy. Przede wszystkim myślałam też o trzecich klasach, maturzystach, żeby samodzielnie też porobili takie doświadczenia, dodatkowo jeszcze taka powtórka jak gdyby przed tą maturą. Dla uczniów gimnazjum i liceum była to możliwość powtórzenia materiału i utrwalenia zdobytej wiedzy. Tegoroczny maturzysta Marek Wolski, który samodzielnie wykonywał doświadczenia, potwierdza, że taka forma przyswajania wiedzy w pamięci pozostanie mu na dłużej. Zainteresowało mnie to spalanie, jak to wszystko wygląda i zainteresowało mnie także barwy wszystkich odczynników, jak mieszamy, jak to powstaje wszystko. Marlena Lewandowska uczy się w klasie medycznej. Doświadczenia chemiczne, które wykonała, to jej zdaniem lepsza forma nauki niż zajęcia tradycyjne. Naprawdę nam to pomaga w nauce i jest to również sposób zabawy. Uczennica Natalia Muszalska ma nadzieję, że takich lekcji będzie więcej. Dużo rzeczy, których na lekcji nie możemy próbować przede wszystkim i to jest najciekawsze. Mamy produkty różne, których nie mamy u nas w pracowni chemicznej, więc to jest na pewno coś ciekawego. Dla uczniów taka lekcja to okazja, aby w inny, bardziej przyjazny sposób spojrzeć na przedmioty, które do tej pory sprawiały im trudność. Z tej formy nauki skorzystają na pewno maturzyści. Przyswojona wiedza na długo pozostanie w ich pamięci.